Dzień dobry, witajcie. Znacie kanał pani Magdaleny? Ona niedawno omawiała pewną książkę. Chodzi o pracę Jana Białka, Tech, krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Moim zdaniem rzeczywiście te kręgi lewicowe miały i cały czas mają takie zadanie do odegrania, żeby człowiek nie czuł się już niczym więcej niż tak naprawdę zwierzę, niż komputer i żeby w ten sposób, poprzez wytworzenie takiej tożsamości, takiej samoświadomości, takiego sposobu myślenia o sobie, żeby w ten sposób rzeczywiście ludzi do tej globalnej sieci podpiąć. No i tak się składa, że ja mam tę książkę, to mogę wam troszkę poczytać. Co prawda nie dysponuję takim głosem jak Reda Haddad, ale no wyrobię się. Od teraz będzie koniec na tym kanale z patrzeniem w niebo i traceniem czasu na głupoty. Będziemy czytać książki. Mam mnóstwo książek. Tu właśnie prezentuję skromną część biblioteki. I możecie sobie wybrać coś, co wam poczytam następnym razem. Oprócz ciężkich tematów, bardzo ciężkich, mam również tematykę lżejszą, na przykład o sprawach różnych takich małżeńskich. Mam różną literaturę na temat tego, jak na przykład nie wpakować się w tragiczne małżeństwo. No, także wybierzcie sobie coś z tego tutaj do poczytania. A teraz przechodzimy już do książki pana Białka i czytamy. Kryzys jako katalizator zmian. Globalny kryzys będzie niezbędnym elementem takich drastycznych zmian, ponieważ według badań kryzys jest często najlepszym katalizatorem zmiany obrazu świata w świadomości człowieka. Stan, w którym dominują prawidłowe i skuteczne obrazy i sposoby działania podczas kryzysu, staje się niewystarczający. W wyniku indywidualnego stresu i wypaczeń kulturowych pojawia się wiele zróżnicowanych odpowiedzi przyjmujących formę prób dostosowawczych. Te osoby, które będą unikały uznania trudności, będą podlegały chronicznemu, silnemu stresowi, zakładając, że kontynuacja typowych działań dla rozwiązywania problemów wystarczy. Będą również wzywały do konserwatyzmu, powrotu do podstaw. Ostatecznie przy wzroście frustracji i niezadowolenia jednostki będą powielały zachowania liderów odwracających się od poszukiwania pierwotnych sposobów rozwiązywania problemów w poszukiwaniu fundamentalnego przeformowania faktów. Podczas kryzysu osobiste transformacje będą przechodziły przez następujące uogólnione fazy. Odpowiednie opanowanie własnego życia. Poleganie na mechanizmach obronnych, np. zaprzeczenie, represja, sublimacja. Niedostateczne opanowanie własnego życia. Niepokój i rozpad, dezintegracja. Poszukiwanie przyczyn, obwinianie i poczucie winy. Znalezienie przyczyny, przyjęcie odpowiedzialności. Poszukiwanie nowych rozwiązań. Otwartość na widzenie rzeczy na nowo, zarówno w wewnętrznym świecie, jak i w świecie zewnętrznym. Znalezienie nowych rozwiązań. Spostrzeżenia przeformułowujące własne egzystencjalne koncepty reintegrujące osobowość. Stosowanie nowych rozwiązań. Uczenie się nowych sposobów zachowania, które z badań i zastosowań zwiększają opanowanie własnego życia. Nowy poziom adekwatności. Otwarty rozwój i uczenie się jako normalne zachowanie. Dostatecznie duży kryzys lub seria kryzysów będących poza kontrolą jednostki, czyli na przykład kryzys finansowy, wojna, globalny terroryzm, pandemia, globalne ocieplenie, katastrofy atomowe, raptowne zmiany technologiczne itp. tworzą dostateczne środowisko dla podważania
adekwatności obecnego systemu i kaskady zmian we wszystkich obszarach ludzkiego życia w makro- i mikroskali. Konsekwencją zaostrzania się problemów społecznych będą wysuwane żądania natychmiastowych i drastycznych rozwiązań, aby zapewnić stabilność i przeżycie społeczeństwa. Metody regulacji, które znacznie ograniczają wolności jednostki, będą mile widziane w obliczu poważnych wstrząsów. Wtedy stopniowo system społeczny zacznie dryfować w kierunku przyjaznego faszyzmu, będącego jego technomiejską formą. Ten styl zarządzania i planowania nie będzie ograniczony tylko do gospodarki. Będzie zarządzał politycznymi, społecznymi, kulturowymi i technologicznymi aspektami społeczeństwa. W związku z tym głównym zadaniem systemu nie będzie zarządzanie gospodarką, ale zarządzanie społeczeństwem. W postindustrialnym świecie społeczeństwa będą skupione według polityki Agendy 21, a Agendy 2030 w miastach. W tym zamkniętym miejskim systemie człowiek będzie obiektywnie kształtowany. Za pomocą technologii będą represjonowane jego antyspołeczne tendencje, redukując jego pozycję jako podrzędną w stosunku do potrzeb zbiorowych. Postindustrialny człowiek będzie musiał realizować wszystko, co jest z korzyścią dla szerszego społeczeństwa, represjonując swoje naturalne popędy i instynkty przetrwania. Nowe technologie modyfikujące psychę będą redukowały narastający stres przez stosowanie leków blokujących ból i niepokój, operacje mózgu zapobiegające zarówno cierpieniu, jak i agresywnym działaniom jednostek, szerokie wykorzystanie urządzeń monitorujących, ograniczających indywidualne zachowania osób z tak zwanym potencjałem destrukcyjnym. W trakcie całego przejścia systemowego mogą w społeczeństwie pojawić się masowe irracjonalne zachowania jednostek. Mogą one przyjąć formę społecznych wstrząsów, brutalnej przestępczości, symptomów alienacji, ekstremalnych form hedonizmu, pojawienia się dziwnych kultów religijnych czy zaprzeczaniu realiów, co jest już szeroko obserwowane. Obszarami inżynierii społecznej dla budowy postindustrialnej ekonomii będą zachowania, które z kolei będą zależne od motywacji, które zależą od przekonań i wartości. Interwencje dla zmian będą brane pod uwagę na każdym z tych poziomów. Z biegiem czasu wzorce zachowań będą zmieniane przez autorytarną kontrolę lub elektroniczne systemy autodozoru, a motywacje będą zmieniane przez psychologiczne uwarunkowania. Przekonania i wartości będą modyfikowane przez edukację. Obecnie mutacje mentalnej sfery człowieka świata zachodniego są już w dużej mierze zrealizowane. Transformacja kulturowa w kierunku cywilizacji wschodu i zielonej etyki jest dalece zaawansowana, podobnie jak przenikanie się aspektów etyczno-kulturowo-filozoficzno-religijnych. To zbliżenie kulturowe otwiera drogę do destabilizacji i redefinicji obecnych systemów. Również zmiany kulturowe w percepcji środowiska z całą plejadą zielonych polityk są podstawą, na której buduje się znaczny obszar świadomości nowego człowieka. Z drugiej strony ekspansja technologii informatyczno-komunikacyjnych pozwoliła na realizację współdzielenia własnego ja z potencjalnie nieograniczoną ilością osób na Ziemi, gdzie badania zmierzają do pogłębienia takiego stanu rzeczy. W niedalekiej przyszłości człowiek z pomocą technologii ma telepatycznie współdzielić osobowość z innymi ludźmi. Tak więc zręby aspektu superświadomości, którą ma posiadać nowy postindustrialny człowiek, możemy już obserwować. Ekspansja tych technologii zostanie przyspieszona około 2025 roku wraz z wdrożeniem Internetu Rzeczy, NBIC oraz sztucznej inteligencji.
Perspektywa. Obecnie świat zachodni wchodzi w erę postindustrialną. Rozwój opisanych powyżej technologii, choć z pewnością niepełny, pokazuje zakres zmian i ich wpływ na zatrudnienie. Podobnie zaprezentowane programy mające zmodyfikować świadomość człowieka tak, aby zaakceptował nowy postindustrialny świat, nie pozostawiają złudzeń co do podrzędnej roli człowieka w przyszłym systemie. Za 20 lat połowa dzisiejszych miejsc pracy bezpowrotnie zniknie, pozostawiając większość obywateli bez możliwości wykonywania zawodu, jednocześnie czyniąc ich zależnymi od wsparcia państwowego. Doprowadzi to do niespotykanego w historii rozwoju państwowej pomocy społecznej, jak i manipulacji całymi populacjami. Podstawowe instynkty przetrwania całej populacji będą zdegradowane, przenosząc je na państwo wytwarzające i zarządzające ludzką populacją udomowionych zwierząt. Już w 2000 roku taki scenariusz zakreślił Bill Joy, szef firmy Sun Microsystems, pisząc, że ze względu na udoskonalenie technik elity będą miały większą kontrolę nad masami, a ponieważ ludzka praca nie będzie już potrzebna, masy będą zbędne, będą niepotrzebnym obciążeniem dla systemu. Jeśli elity będą bezwzględne, mogą po prostu podjąć decyzję o eksterminacji ludzi. Jeśli będą humanitarne, mogą używać propagandy lub innych technik psychologicznych lub biologicznych w celu zmniejszenia liczby urodzeń, aż do momentu, gdy ludzkość stanie się wymarłym gatunkiem, pozostawiając świat elitom. Dodał również, że w takim świecie życie stałoby się bezcelowe, a ludzie musieliby przejść proces zmiany biologicznej lub psychicznej albo proces usunięcia ich potrzeb władzy lub ich uszlachetnienia, zamieniając je w nieszkodliwe hobby. Tacy zaprojektowani ludzie mogliby być szczęśliwi w takim społeczeństwie, ale z pewnością nie byliby wolni. Zostaliby sprowadzeni do statusu udomowionych zwierząt. W tak zmieniającym się świecie społecznie akceptowalną formą represji będzie rządowa kontrola środowiska, to co obecnie nazywa się zieloną polityką. Ta technika kontroli ludzkiej populacji została rozpoczęta po wnikliwych badaniach Klubu Rzymskiego, zaprezentowanych w 1991 roku. Jak stwierdzono w badaniu, wspólnym wrogiem, przeciwko któremu ma się zjednoczyć ludzkość, jest zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody i głód, czyli ekologiczne katastrofy spowodowane przez ludzką aktywność. Tylko dzięki zmianie postaw i zachowań całych społeczeństw negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. W ten sposób aparat państwowy zostaje wymierzony przeciwko ludzkości, prowadząc do budowy systemu permanentnej i wszechobecnej inwigilacji dla kontroli mas. Rząd staje się ostatecznym arbitrem pomiędzy człowiekiem a środowiskiem, represjonując wszelką działalność człowieka. Od lat 70. został skutecznie wprowadzony w życie edukacyjny program zmieniający ludzką mentalność, który obecnie będzie rozszerzony o coraz bardziej widoczne rozwiązania technologiczne mające na celu wypieranie indywidualizmu i zaradności całych populacji. Każda pojedyncza technologia wykonująca pracę za człowieka znajduje niszę na rynku tylko wtedy, gdy ludzie sami pozbywają się tej zdolności. Najprostszym tego przykładem jest kalkulator, którego używanie oducza człowieka liczenia w pamięci. Ekspansja systemu technologicznego opiera się na tworzeniu substytutów ludzkich zdolności i zależy w dużej mierze od tego, czy jednostki zdecydują się same na amputowanie tych naturalnych zdolności. Człowiek potrafi prowadzić samochód, ale może zdecydować, że zrobi to za niego maszyna. W ten sposób ekspansja postindustrialnego technologicznego środowiska będzie izolowała coraz szersze obszary ludzkich zdolności, zastępując je punkt za punktem, aż do pełnej izolacji w imię pozostawienia przestrzeni środowisku naturalnemu.
Odzyskanie adekwatnej pozycji człowieka polega na odzyskiwaniu zmysłów zastąpionych przez urządzenia. Ekspansja systemu technologicznego przeszła drogę produkowania coraz wyższych specjalizacji, by następnie wytwarzać substytuty ludzkich zdolności w tych obszarach. Przy rozwoju sztucznej inteligencji, tam gdzie dotąd specjalizacja wypierała ludzkie ja z procesów podejmowania decyzji, obecnie ja będzie współdzielone z maszyną, by w dłuższej perspektywie zostało albo zaabsorbowane przez sztuczną inteligencję, albo odrzucone kompletnie na boczny tor. Wydaje się, iż edukacja będąca głęboką inżynierią społeczną, produkującą coraz bardziej infantylnych, niepełnosprawnych obywateli, jak i technologia będąca protezą wypełniającą tę lukę, będą najważniejszymi elementami pchającymi człowieka w kierunku pasywnej akceptacji i mechanizacji jego fizycznej i intelektualnej roli w świecie. Takie technologicznie zaawansowane społeczeństwo naukowe, jak napisał Bill Joy, będzie miało elity, które również przejdą proces ewolucji zmierzający w kierunku coraz głębszego zatracania człowieczeństwa. Bertrand Russell nakreślił ten proces w latach 50., pisząc, iż postęp fizjologii i psychologii da rządom o wiele większą kontrolę nad indywidualną mentalnością, niż ma to obecnie miejsce w totalitarnych krajach. Edukacja będzie miała na celu niszczenie wolnej woli tak, by po tym, jak uczniowie ukończą szkołę, nie byli w stanie przez resztę swojego życia myśleć lub działać w sposób inny niż zaplanowano. Dieta, zastrzyki i nakazy zostaną połączone od bardzo wczesnego wieku, by stworzyć rodzaj charakteru i rodzaj wierzeń, które władze uznają za pożądane, gdzie każda poważna krytyka władzy stanie się psychologicznie niemożliwa. Nawet jeśli wszyscy będą w tragicznym położeniu, wszyscy będą wierzyli, iż są szczęśliwi, ponieważ rząd powie im, że takimi są, stwierdził Russell. Totalitarny rząd z zacięciem naukowym będzie robił rzeczy, które wydadzą się nam przerażające. Przyjmie praktykę naukowej hodowli ludzi, by w ciągu jednego pokolenia zabezpieczyć duże korzyści militarne. System będzie tego rodzaju, ewentualnie z wyjątkiem rządzącej arystokracji. Niemal wszyscy oprócz 5% mężczyzn i 30% kobiet zostaną wysterylizowani. Oczekuje się, że 30% kobiet spędzi lata od 18 do 40 na reprodukcji w celu zapewnienia odpowiedniego miejsca armatniego. Reguła sztucznego zapłodnienia będzie preferowana ponad metodą naturalną. Niewysterylizowani, jeśli będą pragnęli przyjemności miłości, zwykle będą musieli jej szukać z wysterylizowanymi partnerami. Stopniowo poprzez selektywną hodowlę wrodzone różnice między rządzącymi a rządzonymi wzrosną na tyle, że staną się niemal różnymi gatunkami, napisał Russell, dodając. Bunt plebsu stanie się wtedy nie do pomyślenia, podobnie jak zorganizowana insurekcja owiec przeciwko jedzeniu baraniny. System będzie wytwarzał istoty wystarczająco opanowane, by były odporne na potrzebę gromadzenia, marnotrawstwa i zazdrości, istoty szczęśliwe szczęściem drugiego, zaprogramowane, by kochali siebie takimi, jakimi są, uwolnieni nawet od wszelkich pragnień i wszelkiego egoizmu. Etyczne usprawiedliwienie dla takich zmian narzucanych ogółowi społeczeństwa wśród elit opiera się na ratowaniu człowieka przed nim samym, czyli jego destruktywnymi tendencjami, które zagrażają ludzkości i środowisku. Ponieważ w najbliższej przyszłości nie możemy spodziewać się koniecznych zmian w ludzkiej naturze, które by powstały na drodze spontanicznej mutacji, to znaczy w sposób naturalny, musimy wywołać je w sposób sztuczny. Nasza jedyna nadzieja na przetrwanie jako gatunku istnieje w rozwoju technik, które zastąpią ewolucję biologiczną, stwierdził w 1967 roku Arthur Koestler. Człowiek stał się zatem wypadkiem w ewolucji i należy wdrożyć środki zaradcze,
by zatrzymać ekspansję gatunku poprzez ulepszenie mózgu człowieka, by pomóc mu przejść transformację z obecnego, jak twierdzi Kessler, irracjonalnego homo maniacus w homo sapiens. Tym samym rozwój technologii modyfikacji ludzkiego DNA czy technologicznych rozszerzeń mózgu nie jest tworzony, by uwolnić i pomóc ludzkości, ale by ją bezpowrotnie zmienić, dostosowując ją do nowych realiów. Dziękuję bardzo. To koniec mojego czytania. Jeżeli chcecie, to macie tutaj jeszcze 2-3 strony, co je doczytajcie. A jeżeli macie jakieś przemyślenia, to piszcie w komentarzach. To tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.